Hagiwagi jest głównym antagonistą gry Poppy Playtime. Niektórzy twierdzą, że widzieli to stworzenie w prawdziwym życiu, a nagrania wrzucili do internetu. Rzućmy okiem więc na te 13 filmów. A jeśli zobaczę, że ten film wam się spodobał, to wstawię drugą część. Pamiętaj, że film ma zapewnić rozrywkę i nie wszystko, co przedstawione w filmie, jest prawdziwe. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam do oglądania. Extreme Games Shorts twierdzi, że schwytał Hagiego Wagiego w lesie o 3 nad ranem. Kamerzysta wyjaśnia, że jeśli odwiedzisz ten las o 3 w nocy, to pojawi się tam Hagi Wagi. Apparently, if you come to this forest at 3 in the morning, Hagi Wagi actually shows up. Uważa, że mieszka tutaj ktoś przebrany za Hagiego i straszy ludzi. Zobaczmy, czy ma rację. Po krótkim spacerze, polną ścieżką przez upiorny las słyszy dziwne dźwięki. So, do you hear that? I think I hear something actually. Odwraca się i myśli, że go dostrzegł. Zaczyna biec i wtedy dzieje się to. Oh no, is that in behind? Ludzie w komentarzach pod filmem zaczęli się zastanawiać przez ten jumpscare, czy to rzeczywiście prawdziwy Hagi Wagi. Inni natomiast obawiają się o życie mężczyzny. Myślicie, że stał się jego nocną przekąską? Ale skoro film pojawił się w internecie, to chyba nic mu nie jest. Nimita F. Makimow lata dronem po całym mieście. Podczas lotu kamera nagle się wyłącza. Po jednej z tych usterek mężczyzna w końcu dostrzega małpopodobne stworzenie, które właśnie odpoczywa na dachu. What the f***? Czuwaki, chodź uwagi na kryszy, ja nie pojął, jak on tam... On prячется na kryszy od nas! On prячется na kryszy... Hagi Wagi z początku nie wydaje się być niebezpieczny. Siedzi tam po prostu bez ruchu. Widać wyraźnie jego duże żółte dłonie i stopy oraz czerwone usta, które skrywają masę ostrych zębów. Wkrótce kamera znowu przerywa. Jednak tym razem, gdy sygnał powraca, gigantyczna zabawka znika. Pryacie co, sztule? On pryacie co na kryszy prosto. Blin, ja nie понимаю. What the f***? Ребята, это какая-то дичь. Kamera to żorstko zalagała? Przez chwilę szuka go po dachach i ulicach, ale nigdzie go nie widać. Potem znowu pojawia się usterka. Ja chcę na prawo powiernąć, naверно. Возможно, ребяточки. Так какого хрена ты лагаешь, дрон? Давай, ну. Что? Что? Ребята, посмотрите на размер Hagiwagi. Tym razem Hagi Wagi stoi na trawie pomiędzy drogami. Można stwierdzić, że jest ogromny. Jest prawie tak wysoki jak otaczające go budynki. Stoi nieruchomo, ale wydaje się być jakoś bardziej złowrogi. Potem kamera znów się gliczuje, a gdy obraz wraca, kamera jest zbita. Ze wszystkich tych nagrań to wydaje się być najbardziej realistyczne. Jeśli to CGI, to wykonali naprawdę porządną robotę. Chociaż nasuwa się pytanie, czy gdyby stał przy drodze, nie nagrałoby go więcej osób? Czy zastanawiałeś się, dlaczego potwory zawsze materializują się znikąd? W tym przerażającym filmie Hagi pojawia się w domu rosyjskiego youtubera. Raslan i jego przyjaciel oglądają nagrania z kamer rozmieszczonych w domu. Po zagraniu w kamień, papier, nożyce, przyjaciel Rasala udaje się do jednego z pokoi, aby wywabić Hagiego z kryjówki. I co ciekawe, to działa. Wow, jak to tam? Oh shit, wodą, wodą! Hagi pojawia się znikąd w pokoju. Jego przyjaciel jest w szoku po tym, co zobaczył. Chociaż przyjaciel Rasela jest bezpieczny, to nie jestem pewien, czy Hagi sobie tak po prostu odpuści.
Ten rosyjski youtuber używa drona i lata po okolicy, szukając potwora. Jego dron traci sygnał, a chwilę później spotyka Hagiego Łagiego. Pojawia się w alejce i po prostu tam stoi. Ponieważ potwór pojawia się znikąd, myślę, że może to być sprytna edycja. Wygląda na to, że już po dronie. Zdecydowanie nie chciałbym być w tej alejce. Ten film został opublikowany przez Lime360VR. Hagi Wagi czai się tuż za czyimś domem. Na nagraniu widać ciemny i pusty salon. Właścicieli nie było wtedy w domu. Po chwili może zobaczyć Hagiego zaglądającego przez okno. Wygląda przerażająco. Chwilę później jakimś cudem przedostaje się do środka domu. Biegnie przez korytarz i z powrotem. Wydaje swój kreskówkowy dźwięk, który jest trochę przerażający. YouTuber pisze: dobrze, że nie było mnie wtedy w domu. Teraz boję się tam mieszkać. To zrozumiałe, gdyby coś takiego czaiło się w moim domu, też bym był przerażony. Ten materiał filmowy został nakręcony przez Nikitę Edwokimowa. Ogromny Hagi pojawia się w oknie mieszkania. Możemy zobaczyć, jak ostre ma zęby. Musi być bardzo wysoki, co najmniej na kilkanaście pięter. Jego ruchy wyglądają znacznie bardziej realistycznie niż niektóre inne na tej liście. Na tym filmie udało się nagrać Hagiego z bliska i dokładnie widać jego złowrogi uśmiech. Stworzenie wyskakuje na chwilę do kuchni, po czym znika, gdy pojawi się właściciel mieszkania. Mężczyzna idzie do lodówki i bierze coś do jedzenia. I kiedy już miał wychodzić, Hagi wyskakuje z sąsiedniego pokoju. Mężczyzna obraca się i zdziwieniem patrzy na stworzenie stojące przed nim. Hagi Wagi wydaje się śmiać z tego incydentu. Nie wygląda to kolorowo. Mam nadzieję, że mężczyźnie nic się nie stało. Hagi znalazł swój nowy dom. Altsworth twierdzi, że spotkał niebieskie stworzenie przed sklepem, a wszystko nagrał na kamerce z drona. Mężczyzna rozgląda się za każdym rogiem. Po raz pierwszy dostrzega go w pobliżu tego doku załadunkowego. Hagi Wagi wyskakuje ze swojej kryjówki i ucieka z pola widzenia. Chwilę później widzimy, że biegnie obok niebieskich drzwi, które są pewnie wejściem dla personelu. Wspominam o tym, ponieważ to tam za chwilę spotkamy potwora. Biegnie z lewej strony i ponownie znika z pola widzenia. Aldo wraca dronem do pierwszej kryjówki Hagiego, do rampy załadunkowej. Rozgląda się dronem, ale nic tam nie ma, a przynajmniej tak mu się wydaje. Wkrótce Hagi Wagi znów wybiega. Guys, he just ran by and then I lost reception on my drone. Aldo wraca na front budynku i to właśnie tutaj widać Hagiego po raz ostatni. Reception came back. Oh my god! You can't see anything anymore. What the? I lost reception. Okay, he attacked my drone. Wybiega i niszczy drona. Cóż. Ten film jest z pewnością przerażający. Komentujący piszą jednak, że może to być CGI. Wygląda na to, że dron zostaje zniszczony. Miejmy tylko nadzieję, że Aldo wróci bezpiecznie do domu.